przez wiarę mieszkał w ziemi obiecanej, jak w ziemi obcej. List do Hebrajczyków 11:9. Abraham chodził z wiarą jako pielgrzym. Wielką zasadą, według której działał Abraham, była zasada wiary. Oczywiście, jeśli opuścił jeden świat i nie dotarł do drugiego, nie miał nic, co mógłby widzieć jego naturalnym wzrokiem. Nie jest tak, że on nie widział. Widział. To, co widział, było przez wiarę. Tak więc czytamy. Przez wiarę usłuchał Abraham powołania, aby pójść do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. Opowiadając na wezwanie Boga, odpowiadając na wezwanie Boga na zasadzie wiary, Abraham i ci, którzy z nim byli, stali się obcymi i pielgrzymami. Jak może powiedzieć o nich Duch Święty w Nowym Testamencie? Wyznawali, że są obcymi i przychodniami na ziemi, o czym mówi nam list do Hebrajczyków 11:13. To bardzo uderzające w jego historii. W Haranie, gdzie Abraham został zatrzymany na pewien czas, czytamy, że zamieszkał tam, ale po przybyciu do kraju czytamy, że rozbił swój namiot jako ten, który nie miał pewnego miejsca zamieszkania. Pierwsza Mojżeszowa 11:31 do 12:8 także nam to pokazuje. Ponadto czytamy, że Abraham przeszedł przez ziemię. Jako obcy miał on tylko namiot na tym świecie. Jako pielgrzym przechodził do innego miasta. Dowiadujemy się, że co podtrzymało Abrahama na tej pielgrzymczej drodze i to, co podtrzymywało Abrahama na tej pielgrzymczej drodze, to jest orzeczenie Boże. Ukazał się wtedy Pan Abrahamowi, mówiąc: tę ziemię dam potomstwu Twemu. Dokładnie tak, ale tutaj jeszcze była forma imienia niezmieniona, pierwotna, czyli Abramowi. Ukazał się wtedy Pan Abramowi, mówiąc: tę ziemię dam potomstwu Twemu. Pierwsza Mojżeszowa 12:7. Zwróćmy uwagę na te dwie rzeczy. Po pierwsze, dwukrotnie powtórzone stwierdzenie, że Pan ukazał się Abrahamowi. Po drugie, ziemia jest przed nim postawiona jako przyszła własność. On widzi króla w jego pięknie i ziemię, która jest bardzo daleko. Kontynuował swoją podróż jako przybysz i pielgrzym w świetle chwały Boga, który go powołał, i błogosławieństwa ziemi, do której zmierzał. Tak więc czytamy w Nowym Testamencie: oczekiwał miasta mającego fundament, jak mówi Hebrajczyków 11:10. Nie inaczej jest z nami. Tylko wtedy, gdy mamy przed sobą Chrystusa w Jego chwale i błogosławieństwie niebiańskiego domu, do którego zmierzamy, możemy choć jedynie w niewielkim stopniu nosić charakter przybysza i pielgrzyma. Hamilton Smith. Abraham chodził z wiarą jako pielgrzym. Przez wiarę zamieszkał w ziemi obiecanej, jak w ziemi obcej. List do Hebrajczyków 11:9.